Ja miałem tak szybko biec na płaskim. Nie żyję, skułem się. Dzień dobry Państwu, jesteśmy właśnie w Lublinie. Myślisz Lublin, myślisz wspinaczka. Cześć, Krzysztof. Ola. Tak, bardzo mi miło. Jak ma na imię? Loki. A masz auto z samą sobą. Tak, no, ładnie parkować. Dlaczego to jest na straży pożarnej? Bo to jest jedyne miejsce w Lublinie, które ma wysokość więcej niż 15 metrów. Jak fajnie bierze swoją własną smycz. O. Ona jest w ogóle pochyła w ten. Żadne warunki nie są straszne. To jest taki jakby ten format taki olimpijski, tak? To jest taka jakby ta droga, na której się ścigamy, na której też będę się między innymi ścigać na igrzyskach. Tutaj został stworzony tak jakby taki automatyczny system asykuracji, który jak ja idę do góry, no to on się sam wciąga, tak? Tak, potem jak ja odpadam, no to on mnie opuszcza w dół. Na treningach mogę być w sumie kompletnie sama, niezależna od niczego, czyli to jest kompletne zaprzeczenie wspinaniu i środowisku wspinaczkowym. Ja sobie na rozgrzewkę zawsze biegam, potem sobie robię jakieś kręgania. No nie? Drabinki takie na salach gimnastycznych to jest taka w ogóle polska albo wschodnioeuropejska rzecz, z tego co się orientuję, że jak pokażesz ludziom w Stanach, jak taką tą, to nie będą wiedzieli, o co w tym chodzi. To jest pies, który ma parcie na szkło. Ostatnio jak kręciłam z Black Diamondem, to całe show mi skradł. W pociągu mnie jeden koleś zaczepił, po co jadę do Lublina, powiedziałem, że wspinaczkę i wiedział, że o ciebie chodzi. Mnie teraz taki ten wzrost popularności w pewnym sensie czeka, no bo dopiero pierwszy raz będziemy na igrzyskach, a w związku z tym, że jestem jedyną Polką w ogóle zawodnikiem z Polski ósmej, który się zakwalifikował, cała atencja się skupia na mnie. To chodzi o to, że po prostu 3 rodzaje wspinaczki są jako jedna. Tak, 3 konkurencje, tak, jakby, no i tutaj jako od wielu, wielu lat sprinter, no nie jestem w stanie tak tego nadrobić, żeby być na poziomie Jani Gambert, która jest po prostu kosmitką w tym wspinaniu, czy chociażby Akiyo Noguchi czy Mihononaki, a tak samo jak one nie są w stanie biegać szóstek, tak? Im jest też łatwiej, no bo one mają cały czas do trenowania tą samą drogę. To co one mają przez te, nie wiem, 15 lat swojego treningu, wspinane doświadczenie, to wszystko, no to ja tego nie zrobię w 2 lata nawet. Mimo wszystko dla mnie finał olimpijski to jest wygranie mojej konkurencji. No finał, no i realny jest brąz w tym wszystkim. No ja umiem tak. O, ciągle się nachwytem, także to już jest szacun. Zakładałeś kiedyś uprząż, Krzysztof? Nie, to będziesz mi musiała pokazać, o co tu chodzi. Chyba możesz już się wspinać. Tak, jesteś gotowa. Jak zawsze dzieciom na zajęciach tłumaczę. Wsadzasz jedną nóżkę, drugą nóżkę, a to na bioderka. Dobra. Powinieneś to przeżyć. Mamy to nagrane. Myślałem, że to jest położone. Ludzie tak zapierdalają potem pod górę, że to się w ogóle nie mieści w głowie. Jak taki pająk. No ja jestem fanem Batmana. Tak? Nie wiem czemu. Ile lat miałaś, jak zaczęłaś? 13. Byłam na ściance w szkole, do której chodziłam. I byłam taka szczęśliwa, bo pierwszy raz się wspinałam wtedy i mogłam robić to, co moja starsza siostra. To było fajne. A twoja siostra się dalej wspina, czy? Tak, ale ona poszła w kierunku naturalnych skałek. Co, idziesz? To ty jesteś w ogóle taki prawdziwy zawodnik dzisiaj. Wpinają cię. Ja mam nerwów po prostu, za duży, wiesz. To jest zły omen. Jak się wpinam sam, to zawsze odpadam ze ściany. Tak? Tak, no. Uśmiech, to jest gałka, kulka. To są na nogi, więc najlepiej sobie złapał tą drugą ręką tam, tutaj nóżkę, do tamtego. Nie masz dużego wyboru, chwytu. No. Musisz tak jakby tam, gdzie masz lewą rękę, to mieć prawą. Czyli ja bym zgadzał generalnie, że masz dół. Myślę, że to mój start będzie krótki. No i dawaj, mocno. O tak, chyba. I do uśmiechu. Dawaj. Ale dobra, bo to też trzeba psychologicznie znieść to, że spadasz i to cię trzyma. To jeszcze tak. Trzeba się z tym oswoić. Zobacz, masz tu. No tak, no oczywiście. Tam już byłeś dobrze. Jezus, A to są właśnie te sceny, które chcemy. Ogląda człowiek relacje w telewizji, myśli sobie, ciekawe co by było, jakbym ja tam stanął, nie? To jest właśnie, teraz jesteście mną w tym momencie, nie? Ale przynajmniej dzięki właśnie takim ludziom jak ty, to wspinanie na czas zmienia jakby taki obraz, że to jest banalne, nie? To ktoś tak uważa? No, dużo osób tak uważa, tak. No ja tak nie myślę. A z czego to wynika, że ta ściana jest nie pionowa, tylko jest tak pochyła, żeby było trudniej? Nie znam do końca genezy, jak powstał w ogóle standard. Wydaje mi się, żeby nie było po prostu za łatwo, bo po pionie jednak zupełnie inaczej ta siła działa, więc żeby troszeczkę nam utrudnić. Jak precyzyjne jest to tworzenie tak między tym, a tym, co jest na zawodach? Te panele, czyli te kwadraty i te gniazda po kolei na chwyty, to one są wszystko standaryzowane, tak, wiadomo, dokładnie. W 2011 roku, jak były Mistrzostwa Świata w Arco, ale był źle przykręcony jeden stopień i wszyscy zawodnicy dokładnie w tym miejscu się mylili. To jest pełen automat, że jakby nie patrzymy na te stopnie, tylko jak coś jest o milimetr chociaż przesunięte, to już jest to czuć. A co robisz poza treningiem tutaj? Na siłowni dużo. Siłownie. Bardzo dużo, no. Więcej w sumie niż na ścianie w pewnych okresach. Dawaj, Krzychu! Możesz! No i dawaj, do góry, pewnie. Lewa noga, tu masz jeszcze ty. No, dawaj, dawaj. Dajesz. Dawaj, dawaj, lewa ręka, no. Mocno. Tak. Na tą kulkę. O, tu. Dobrze. Do góry teraz, no. Nie, dobra, odpuszczam. Za duża presja, no. No tak będzie na zawodach, no. Przyzwyczajaj się. Ale słuchaj, jest niezłe. Jest jeszcze miejsce do pracy, wiadomo, nad czym trzeba popracować. Jeszcze tak do 100 i na górze będziesz. A Japończycy są w tym dobrzy też, nie? Znaczy Japończycy są dobrzy w prowadzeniach i boulderingu to już w ogóle. Oni zrobili taki manewr, że oni w pewnym momencie pościągali trenerów z całego świata do siebie, najlepszych trenerów i uczyli się od nich. I potem to przełożyli na swoją wiedzę. A jeżeli chodzi o czasówki, no to są właśnie Polacy, Francuzi, Rosjanie oczywiście, Chińczycy, no i teraz Indonezja się jeszcze włączyła. Trochę lepiej niż ty, a tylko trochę. Strasznie śmieszna ta konfrontacja nagrana w ogóle. Jak myślisz, co się zmienia jakby dla tego sportu w związku z tym, że wchodzi na igrzyska? W środowisku ludzi, którzy się wspinają, jest duża podjarka z tym? Wiesz co, środowisko wspinaczkowe jest małe. Na pewno tej części sportowej wszyscy się cieszą, bo wiadomo, że jak sport wchodzi na igrzyska, no to staje się bardziej popularny. Jak jest popularność, no to są pieniądze. A jeżeli chodzi o to takie stricte górskie środowisko, no to wydaje mi się, że dla nich wspinanie sportowe to w ogóle już nie jest wspinanie, więc... Natomiast dla mnie jako spinacza sportowego od zawsze jakby też wspinającego się na panelu na sztucznych ścianach, no to jest duży krok do przodu i ja osobiście się na przykład cieszę strasznie. Mam okazję przeżyć tą transformację ze sportu nieolimpijskiego w sport olimpijski, sama doświadczać tego, jak to się wszystko zmienia. A jak silina ucieknie do góry, to co? To jest problem. No to wtedy muszę mieć drugą osobę, która umie asekurować i muszę pójść sobie na górę i ją ściągnąć. Pomóc ci? Masz jeszcze jakieś zawody przed Tokio, czy? Nie, jest tylko Tokio. Teraz się odbywały Puchary Europy, ale właśnie z trenerem stwierdziliśmy, że trochę nie ma to sensu, żebym tam jechała. Kiedy lecisz? 31 lipca, 4 startuję, więc lecę jakby na chwilę przed igrzyskami. Chodzi o logistykę związaną z treningiem na ścianie. Ja nie do końca chciałam trenować z innymi zawodnikami na ścianie, bo to tak trochę powoduje niepotrzebny stres. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w kontekście COVID-u w ogóle z dostępem do treningu, jak będą wyglądały wyjazdy. Wszyscy wspinacze zawsze, tacy pro zwłaszcza, mają zawsze kroksy po prostu do chodzenia. Z czego to wynika? Nie wiem. Mi się wydaje, że wygody ich noszenia po prostu. Gdzie teraz jesteśmy? Na kotłowni, na mojej ściance klubowej, gdzie będziesz próbował boulderingu. Myślę, że na pewno możesz spróbować, to są zwierzątka. To jest taki boulder, który będzie super. Dobrze, to takie dla dzieci, tylko nie chcesz powiedzieć po prostu. Dlatego ładnie to obeszłam. No. Jest pozycja startowa, czyli ty masz dwie rączki, a tu masz dwie nóżki, czyli musisz być taki, wiesz, mały. Okay. I potem idziesz i tam do topu. Top to jest ostatni chwyt i musisz tam złapać dwoma rękami. Dobra. Wtedy ci zaliczymy. Tutaj jak coś, to się odbijam i spadam na... Tak. Musisz mówić nazwę każdego zwierzątka, które złapiesz. Jej, brawo! Zaliczamy? Zaczynaliśmy od olimpijskiego standardu, a teraz zeszliśmy na bardziej realistyczne standardy. Dużą część czasu właśnie spędzasz na tym, że z nich spadasz. Jeżeli robisz jakąś tam wytrzymałość czy coś tam, to wtedy masz buldery dużo łatwiejsze. Ale zazwyczaj, tak jak ja, to trenuję na barach, których najpierw sobie pospadam jeden trening, a potem może go zrobię. Okej, to jednak było trzeba zahaczyć pięta. Schodzenie jest śmieszne, jak nie masz. Nie, trzeba się po prostu oswoić z tym spadaniem, no to jest... Tak osoby dorosłe mają właśnie, bo dzieci na przykład jak weźmiesz i postawisz na ścianie i one ci po prostu spadnie, ona się nie zastanawia, tutaj już ważysz ryzyko, nie? Że tam mogłabym zaryzykować, spróbować zrobić, ale jak spadnę, mam miesiąc do igrzysk, no tak trochę słabo. O, lecisz, dawaj, to jest bardzo wygodnie. Nie dam rady. I... Wszyscy przed telewizorami są mani, Polska przegrana. Krwawi? O, jest. No? Jezu, Krzysztof. Nie, no to chyba już wracamy. Jeszcze raz powiedzieć? Nie. Jak się wam wydaje, że to jest takie proste, to co sami wejdźcie. Jeszcze brakowałoby, żebyś tupnął nogą i w ogóle trzasnął drzwiami. Metki jak jeszcze nie wiem, czy to sport dla mnie. To jest mój trening właśnie. Okej. Okay. Ja trenuję takie rzeczy. Możesz! Co jest najważniejsze we wspinaczce? Umysł. Dobrze powiedział, generalnie szanuję, dobrze powiedział. Zaimponował mi teraz.